Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, kanał Jezusa Pozwólcie Ukochać się Bogu. Objawienia Pana Jezusa siostrze Marii od świętego Piotra w latach 40. XIX wieku. Odcinek 23. Nie mam wątpliwości, że obecnie otrzymujemy karę bezpośrednio z ręki Boga. Prawdziwą przyczyną, która sprowokowała go do ukarania nas, było bezczeszczenie niedzieli. Nasz Pan oznajmił mi, że tym razem nie użyje żywiołów jako narzędzia kary, lecz zło czyniących rewolucjonistów. Rewolucjoniści zostali posłani do kościoła, by podjęli próbę zniszczenia go od wewnątrz, a do wszystkich rządów, by ustanowili nowy rząd światowy, który nas wszystkich zniewoli. Te słowa zostały wypowiedziane w 1846 roku. Z perspektywy czasu widzimy, że od tamtej pory upowszechniło się bezczeszczenie niedzieli, bluźnierstwa i bałwochwalstwo nawet wśród duszpasterzy na najwyższych szczeblach hierarchii kościelnej. Ale jeśli będziemy żyć dziełem wynagradzania, nasze zwycięstwo wciąż jeszcze jest możliwe. Weronika, która otarła Najświętsze Oblicze Pana, jest wzorem dla kobiet, a święty Dyzma, dobry Łotr, jest wzorem dla mężczyzn, którzy publicznie bronią naszego Pana. Na rok przed opublikowaniem przez Karola Marksa manifestu komunistycznego nasz Pan powiedział siostrze Marii od świętego Piotra, że komuniści dokonali na razie tylko jednego ataku. Gdybyś tylko znała, powtórzyła słowa Jezusa siostra Maria, ich sekretne i diaboliczne machinacje, ich antychrześcijańskie zasady czekają tylko na sprzyjający moment, by podpalić cały świat. Aby dostąpić miłosierdzia, proś o ustanowienie tego dzieła wynagradzającego. Minęło od tamtej pory prawie 200 lat. Spojrzenie z perspektywy czasu ujawnia nam, że to rewolucjoniści określający się mianem socjalistów, postępowców, demokratów, nihilistów, liberałów i komunistów przejmują władzę nad Kościołem i światem. Chodzi o to, że używają nazwy, która będzie środkiem do osiągnięcia ich diabolicznego celu. Siostra Maria od świętego Piotra otrzymała od Boga plan przeprowadzenia kontrrewolucji, której możemy dokonać w formie mistycznej walki. Polecił mi, pisze siostra Maria, skrzyżować klingę z komunistami, którzy, jak mnie ostrzegł, są zaprzysiężonymi wrogami Kościoła i Jego Chrystusa. Dał mi do zrozumienia, że rosnąca liczba tych renegatów zrodziła się w łonie Kościoła, którego teraz deklarują się najzaciętszymi wrogami. Trzymam cię w swych rękach jak strzałę, którą zaraz wystrzelę na moich wrogów. Aby ich pokonać, daję ci broń mojej męki, mój krzyż, którego są wrogami, jak również inne narzędzia mojego cierpienia. Prowadź tę wojnę przeciwko nim z prostotą dziecka, lecz z odwagą dzielnego wojownika. Ta misja została opatrzona błogosławieństwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ramiona moich wrogów zadają śmierć, ale moje przywracają życie. Triumf niepokalanego serca Maryi mógłby nastąpić, gdybyśmy mieli serca pełne pokory, by rewolucjonistom darować życie, a nie śmierć. Bóg zna z góry ustaloną liczbę osób, które odwrócą losy naszej mistycznej walki. Musimy żarliwie błagać Boga, aby wrogowie zwrócili swoje miecze przeciwko sobie,
Siostra Maria od świętego Piotra często odmawiała modlitwę w tej sprawie. Ojcze Przedwieczny, aby przeciwstawić się Twoim wrogom, ofiaruję Ci krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa i wszystkie narzędzia Jego świętej męki, abyś mógł ich pokonać przez podziały i niezgodę, bo jak powiedział Twój Syn umiłowany, każde królestwo od wewnątrz skłócone pustoszeje. Gdy wszędzie rozlegnie się okrzyk wojenny naszej pokornej siostry, to, co wtedy nastąpi, powinno poruszyć serca tych wszystkich ludzi, którzy pragną ożywić w nas zapał średniowiecznych świętych, zwłaszcza świętych krzyżowców takich jak święty Bernard i święty Ludwik. Żołnierz, który zna cel drogi, co została mu wytyczona, jest świadomy zniewagi, jaką wyrządzono jego księciu. Uzbraja się nieustraszenie, aby go pomścić. Cóż, moja córko, to komuniści wywlekli mnie z moich tabernakulów, zbezcześcili i zniszczyli moje sanktuaria. Ośmielili się podnieść rękę na namaszczonych przez Pana, ale ich zamysły zostaną udaremnione. Gdyby nie popełnili oni zbrodni Judasza, gdyby nie sprzedali mnie za srebrniki, ta wiedza nie powinna pozostać wyłącznie w Twojej duszy, ponieważ daję Ci ją, aby pomóc Ci w walce. Działaj w duchu prostoty, bo jeśli będziesz się zanadto zastanawiała, nie staniesz się odpowiednim narzędziem w moich rękach. Myślę raczej o chwale, jaką sąd niebiański mi przyzna za użycie tak bezwartościowej istoty w tak szlachetnej sprawie. Według siostry Marii amunicją jest święte imię Boże oraz imię Najświętszej Maryi Panny. Różaniec również służy jako amunicja. Sługa Boży Dolinda Ruotolo nazywał różaniec mieczem i karabinem maszynowym w naszym duchowym arsenale. W swoich kazaniach często mówił wiernym, że każde zdrowaś Maryjo jest strzałem wymierzonym w szatana i w siły ciemności. Różaniec i nabożeństwo do Najświętszego Oblicza współdziałają w tej duchowej walce. W dodatku na końcu tej książki można znaleźć informacje o tym, jak się Kościół modli koronką do Najświętszego Oblicza, wspaniałą salwą wystrzeloną przeciwko komunistom. Nasz Pan dał wyraźnie do zrozumienia siostrze Marii od świętego Piotra, że adoracja Najświętszego Oblicza jest najbardziej miłym niebu nabożeństwem danym Kościołowi. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego nie jest ono powszechnie znane? Czy przyczyną może być tak straszny stan dusz ludzkich, a może chłód w naszej ludzkiej rodzinie? Wtedy dał mi, napisała siostra Maria, cudowne światło zrozumienia wyższości tego bractwa nad innymi ustanowionymi w Kościele oraz upodobania, dla którego ceni je bardziej, a to ze względu na jego cel, czyli zadośćuczynienie za wszystkie znienawagi wyrządzone bóstwu przez bluźnierstwo i bezczeszczenie niedzieli. A następnie, odpowiadając na powyższe pytania, napisała: Ziemia i piekło razem uzbroiły się przeciwko temu dziełu. Jakie ogromne korzyści przeznaczone są dla obrońców świętego imienia Bożego. Bóg wzbudził wymownych kaznodziejów, takich jak święty Bernard, którzy nawoływali do krucjat w obronie Ziemi Świętej. Także i dziś Bóg wzywa odważnych żołnierzy do obrony Jego świętego imienia. W ostatniej części tej książki zobaczymy, że arcybractwo Najświętszego Oblicza to rodzaj broni, który może skutecznie uratować społeczeństwo. Potrzebujemy amunicji, czyli ludzi gotowych przyłączyć się do bractwa, którego zasady działania oparto na objawieniach naszego Pana przekazanych siostrze Marii od świętego Piotra.
Najpierw jednak musimy zapoznać się z planem nieba, aby móc pokonać tych rewolucjonistów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciąg dalszy w następnym odcinku.